W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jaki wpływ może mieć operacja łagodnego guza mózgu na późniejsze orzeczenia do pracy lub do prawa jazdy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I zacznę od zapytania mojego widza, którego rokowanie co do powrotu do zdrowia jest powiedzmy nawet dobre, a nawet być może bardzo dobre, natomiast do pracy różnie to bywa. Dzień dobry. Sprawa, z którą się do Pana doktora zwracam dotyczy wydania orzeczenia do pracy. Będąc pracownikiem sektoru wydobycia nafty i gazu zawsze te świadectwa uzyskiwałem w Gdyni no niejako od ręki, również stosowny brytyjski certyfikat i nigdy nie miałem problemu z jego uzyskaniem. Natomiast ten obecnie trwający rok przyniósł mi niestety początkowo zatrważającą diagnozę guz mózgu w następstwie przyjętego sposobu leczenia tenże głus mózgu został zoperowany na początku 2014 roku przez zespół profesora Harata w zespolonym szpitalu wojskowym klinicznym w Bydgoszczy. Lekarzem prowadzącym oczywiście był neurochirurg i ten zoperowany guz okazał się zmianą wyjątkowo łagodną, tzw. Tak zwana skórzasta. Potwierdzają to oczywiście załączone wyniki histopatologiczne oraz opinia onkologa. I zdaniem lekarza operującego, prowadzącego, jestem wyleczony, zdolny do powrotu do pracy. W załączeniu tutaj przesłałem panu wypis ze szpitala oraz oświadczenie neurochirurga z lipca 2014 roku. Niestety, w procesie badań neurolog, konsultant, nie zgodził się z opinią neurochirurga i zasugerował, że mój okres rekonwalescencji powinien być znacznie dłuższy, to znaczy, powinien trwać do listopada grudnia 2014 roku i w załączeniu mam tutaj oświadczenie tegoż to neurologa konsultanta medycyny pracy i neurolog konsultant zakładał iż należy odczekać jeszcze kilka miesięcy aby wykluczyć epilepsję jako reperkusję ingerencji chirurgicznej dodatkowo lekarz neurolog rekomendował ponowną wizytę u neurochirurga i rozpoczęcie terapii zapobiegawczej poprzez przyjmowanie i prewencyjne Stosowanie środków antyepileptycznych. Natomiast moja rewizyta w Bydgoskim Szpitalu zaowocowała jedynie poprawionym oświadczeniem neurochirurga i komentarzem, takim przypomnieniem, iż tenże rejon muszczku nie jest rejonem epilepsjogennym. No a prawdopodobieństwo pojawienia się padaczki w moim przypadku jest równe prawdopodobieństwu pojawienia się padaczki u osób zdrowych. Jak łatwo przypuszczać, jak łatwo się było domyślać, lekarz medycyny pracy nie zgodziła się na wydanie mi orzeczenia i uznała, że i tak mam szczęście, bo żyję, a mój okres rekonwalescencji powinien być 12 miesięczny, czyli jednoroczny. Oczywiście w pełni zgadzam się z opinią co do szczęścia, ale na mocy przysługującego mi prawa złożyłem wniosek do wyższej komisji odwoławczej no w sprawie w sumie negatywnej dla mnie decyzji. Natomiast moja więc prośba i pytanie do Pana doktora jest następujące. Czy istnieją w przepisach również jakieś cezury czasowe, powiedzmy 6 czy 12 miesięczne, które nakazują okres karencji i nie pozwalają na wydanie mi świadectwa zdrowia? No jeżeli nie ma takowych ograniczeń, czy nie zechciałby Pan doktor zapoznać się z załączoną dokumentacją i odpowiedzieć mi na to pytanie, no i jakie są moje szanse na uzyskanie świadectwa zdrowia w Pana przychodni w świetle opisanych wydarzeń? No, zacząłem szukać po przepisach. Przypadek jest dosyć rzadki. No i jedyne przepisy, jakie znalazłem, i tak poniekąd pasujące do podobnej sytuacji dotyczą badań kierowców. Jest to taki załącznik do ostatniego rozporządzenia ministra zdrowia z 2014 roku z lipca zatytułowany szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki. I zacytuję kluczowe punkty, aby czegoś nie pominąć. W zakresie układu nerwowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, czyli tutaj mamy ten przypadek: interwencja chirurgiczna skutkująca uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub obwodowego układu nerwowego w zależności od skutków czynnościowych zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej. W ocenie należy również uwzględnić zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwa progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia, czyli nie tylko to, że ten pan został wyleczony, no ale może być jakaś progresja a szczególnie niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, czyli może, ale nie musi, natomiast w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna. Według mnie natomiast kluczowy jest tutaj zapis, że jest taki punkt czwarty, że zdolność do kierowania pojazdami osoby ubiegające się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową podlega ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa. Czyli ten guz był tą strukturalną zmianą śródmózgową lub śródczaszkową, było jakieś leczenie, no i podlega to ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa. I lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami. Czyli w tym przypadku, ekstrapolując przepisy, lekarz-neurolog skorzystał ze swojego prawa i wskazał, powiedzmy, na półroczny czy roczny okres niezdolności do pracy. Tak na marginesie skonsultowałem ten przypadek z moim neurologiem i on również podjąłby podobną decyzję. Pomimo to, że ten guz jest łagodny. Wszystko poszło powiedzmy, po myśli lekarza, po myśli pacjenta. No to każda ingerencja w ośrodkowy układ nerwowy wymaga jakiejś obserwacji, w którym kierunku sprawa się rozwinie. Także na tym kończę. Jeżeli ty miałeś jakiś podobny przypadek, koniecznie to opisz w komentarzach do tego wideo. Jeżeli miałeś tego, jakąś operację na mózgu, jak to się skończyło, jak się skończył Twój powrót do pracy czy powrót czy odzyskanie prawa jazdy, czy zabranie prawa jazdy. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim subskrybentem, nie musisz się martwić, no, nikt nie jest idealny włącznie ze mną, ale Ty możesz zapisać się tutaj do subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye. Koniecznie skomentuj to wideo. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.